Jest taki moment, kiedy musimy się spotkać i troszeczkę porozmawiać. Dlaczego? Bo o mojej takiej, że tak powiem, mocniejszej przyjaźni z Zawiszą, to mówi się już od ponad prawie od pół roku, od 8 miesięcy jeździmy, czy od listopada. I muszę powiedzieć, że ja dużo słyszałem, dużo czytałem, natomiast bardzo mało mówiłem, bo wydaje mi się, że czasami tam z mowy to nic wielkiego nie wynika i czytałem raz, że ja jestem już kupuję, że już kupiłem, że już akcje wykupuję, że już mam inwestora, że to, że tamto, że siamto, że owanto. Ja uważam, że najlepszą rzeczą to jest spotkać się, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć o sytuacji tak, jak wygląda. Sytuacja wygląda następująco. Jestem człowiekiem, który się w Bydgoszczy urodził, który nadal tutaj ma swoich rodziców. Jestem z Bydgoszczą związany. Jako bydgoszczanin, który żyje na co dzień za granicą, ta więź ze swoim rodzinnym miastem, gdzie człowiek chodzi do szkoły, gdzie jest nawet żona i tak dalej, jest jeszcze większa. Czyli na pewno w życiu mi się poszczęściło. W związku z tym, że w życiu mi się poszczęściło, to chciałbym też tej Zawiszy, czy komuś Bydgoszczy pomóc. Komu mogę Bydgoszczy pomóc? Mogę na pewno pomóc Zawiszy, w związku z którym się wychowałem, gdzie mnie pan Konrad Kamieński, pan Rzepka, pan Monteski i tak dalej i inni trenerzy nauczyli grać w piłkę nożą. Tak się złożyło, że zwrócił się do mnie o pomoc miasta, zwróciło się do mnie o pomoc jako akcjonariusz większościowy, czyli miałem możliwość porozmawiać z miastem i porozmawiać zarówno z towarzyszeniem. I wydaje mi się, że nadszedł taki czas, żeby człowiek się gdzieś lekko określił. Ja absolutnie nie byłem, tak jak czytałem w gazetach, od pierwszego dnia zainteresowany, żeby wykupić 100% akcji, żeby tutaj rządzić, wprowadzić jakąś nową miotłę, zrobić nowe rzeczy, tylko uważałem, że proces tworzenia klubu jest procesem długotrwałym, że nic się nie rodzi w przeciągu 5 minut, albo inaczej, to co się szybko rodzi, to szybko umiera, natomiast to co się rodzi długo, to lepiej trwa. Oczywiście musiałem zbadać wszystkie elementy dotyczące klubu, spółki, stowarzyszenia, kibiców, bo nie da się ukryć, że tutaj było też i jest, są pewne rzeczy nie do końca wyjaśnione. Czyli chciałem się zainteresować i powiedzieć tak, że ja bardzo chętnie postaram się Zawiszy pomóc, będę się temu przyglądał, będę starał się wykorzystać moje doświadczenie i ludzi, którzy żeśmy już jeden klub, że tak powiem, z ruiny wyprowadzili. Tutaj takiej sytuacji nie ma, bo jest dużo lepsze Zawisze. Zawisze postaramy się pomóc, ale oczywiście będziemy to robili w sposób absolutnie spokojny, w sposób absolutnie zrównoważony. Przyjrzę się i będzie to okres bardzo, bardzo krótki, bardzo wydajny, bo kiedyś to miało, że tak powiem, przyglądam się z daleka. Dzisiaj staram się troszeczkę przyjrzeć z bliska. Na pewno po 40-50 dniach będę miał wnioski, które będą służyły temu, żeby klub lepiej funkcjonował, żebyśmy byli bardziej lepsi zarówno piłkarsko, jak i pod względem organizacyjnym, bo pod względem organizacyjnym pewne, że tak powiem, luki mamy. Nie mamy na dzisiejszy dyrektora klubu. Chcemy pozyskać sponsorów, musimy też myśleć troszeczkę o marketingu, czyli te rzeczy trzeba, że tak powiem, polepszyć, przygotować. Nie możemy tylko mówić, że jest cacy, że jest wszystko dobrze, że jest wszystko nie, taka w ogóle nie jest, taka nie jest prawda. Dlatego to, co ja wam powiedziałem, to jest obowiązujące, bo ja bardzo często czytam rzeczy, które ani nigdy nie powiedziałem, ani nigdy nie zrobiłem, albo jestem gdzieś tam do jakiegoś ogródka wsadzany, a tak do końca to nie jest. Proszę powiedzieć, czym się bardziej konkretnie będzie pan przez te 50 dni przeglądał? Czemu? Jakim sferom działalności klubu i drużyny? To po pierwsze. A po drugie, wiadomo, że w piłce nożnej ważne są pieniądze. Proszę powiedzieć, jakie ma pan wrażenia po tym spotkaniu z szefami firm, czy przedstawicielami firm, które odbyło się? Powiem panu krótko, co mogę powiedzieć, co wydaje mi się wypada powiedzieć. Na pewno te 40-50 dni służą temu, żeby się zaczęły się odwrócić, żeby się dobrze przyjrzeć drużynie, żeby dobrze przyjrzeć się strukturze naszego klubu, zobaczyć, gdzie jesteśmy dobrzy, gdzie jesteśmy słabi, gdzie powinniśmy być lepsi i jak powinniśmy być lepsi, żeby osiągnąć sukces sportowy. Tu musiał się zatrzymać, bo wie pan, jakieś tam szczegóły, to nie ma co opowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie wczorajsze
To ja muszę panu powiedzieć, mam wrażenie naprawdę przepozytywne, w sensie takim, że widziałem ludzi, którzy przyszli, widziałem ludzi poważnych, widziałem ludzi, którym Bydgoszcz mogłaby się szczycić, no bo w Bydgoszczy są też takie biznesy, o których się mówi nawet dobrze w Europie, o których my nie zdajemy sobie nawet sprawy. Wydaje mi się, że zostało coś zasiane, natomiast jak to będzie dalej realizowane, jak to będzie zrobione, to wymaga pewnego logistycznego działania. Doskonale wiecie sobie, że sponsorów pewnie Bydgoszczy by nie brakowało, jeżeli byłby też sukces sportowy i byłaby to drużyna, która jest przyjemnie, pozytywnie z wszystkim kojarzona. Dlatego do tego trzeba dążyć. Ja muszę powiedzieć tak, że ze spotkania na pewno jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim poznałem nowych ludzi, były pewne deklaracje, no ale to nie było takie spotkanie, wie pan, żeśmy poszli z koszykiem i mówiłem panowie, ile chodzi o wrażenie. Ile da wrażenia, ja muszę panu powiedzieć. Ja uważam, że w tym mieście jest duży potencjał. Ja tak uważam, że w tym mieście, temu miastu także pod względem sportowym do szczęścia to brakuje tylko dobrej drużyny piłkarskiej. Tu trochę jest siatkówki, trochę jest koszykówki, prawda? Troszeczkę jest żużla. A brakuje tego, co kibiców najbardziej kręci, co kibiców najbardziej podnieca, na co kibice najbardziej lubią narzekać. Piłki nożne, bo piłka nożna jest zawsze taki sport, gdzie wszyscy najwięcej będą narzekać, ale też najwięcej będzie się interesować. 8 milionów ludzi się zna. No tak, no zna się, każdy jest trenerem, każdy wie, jakby zrobił lepiej, co by zrobił lepiej, gdzie by zrobił lepiej, także to jest rzecz normalna. Natomiast wrażenia są pozytywne. Marcin Karpiński, Ekspres Bydgoski. Można określić jakąś pana rolę teraz w Zawiszy? To znaczy, ja panu powiem tak, określmy to tak. Miasto, jeden z akcjonariuszy zwrócił się do mnie, czy mógłbym być takim partnerem strategicznym, żeby mi w pewnych rzeczach pomógł. I ja mówię tak, nie będę od tego uciekał. I powiedzmy tak, że jestem w pewnym sensie partnerem, że chciałbym temu klubowi pomóc. Ja nie chciałbym pomóc czy miastu, czy stowarzyszeniu, czy komuś. Ja chciałbym pomóc temu klubowi, ale uważam, że żeby temu klubowi pomóc, to muszę ten klub od środka dobrze poznać. Muszę rozmawiać z wszystkimi, między innymi spotkałem się z kibicami, spotkałem się o 18 ze stowarzyszeniem, z którym się raz spotkałem, znam panów, żeby wyciągnąć swoje wnioski. Jak wyciągnę swoje wnioski, do tego na pewno potrzeba kilka tygodni czasu, to się z tymi wnioskami podzielę. Jak się podzielę tymi wnioskami, skoro mam być doradcą czy partnerem strategicznym, to jeżeli powiem, że według mnie tak to powinno wyglądać, to sytuacje są dwie. Albo się partnera strategicznego słucha się partnerowi strategicznemu wierzy, albo do partnera strategicznego nie ma się zaufania. Czyli jeżeli będzie zaufanie, pójdziemy dalej, będziemy dalej się rozwijać. Jeżeli tego zaufania nie będziemy, to będzie robił to kto inny, bo ja powiedziałem, jestem człowiekiem ambitnym, ja umiem przegrywać, ale tylko wtedy, jeżeli wiem, że z siebie dałem wszystko.